Dobrze. Szanowni Państwo, otwieram obrady 58. sesji Rady Gminy w Jesikierzu. Sesja zwołana została w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 18 ust. 3 statutu gminy Jesikierz na wniosek wójta gminy Jesikierz. 58. sesja Rady Gminy w Jesikierzu odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, zdalny tryb obradowania. Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Witam wszystkich przybyłych na posiedzenie radnych. W imieniu radnych witam pana wicewójta Tomasza Hołowatego. Witam panią skarbnik Agnieszkę Podgórską. Radcę prawną panią Kamilę Korn. Dzień dobry. Oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz pozostałe osoby, które uczestniczą w tym posiedzeniu sesji. Teraz sprawdzę obecność wśród radnych. Wyczytam każdego z Państwa z imienia i nazwiska. Proszę się przedstawić i powiedzieć, czy jest się obecny. Bejnarowicz Anna, obecna. Dębski Jacenty Tomasz. Halo? Halo? Jacentego prawdopodobnie może nie być, bo on ma służbowy wyjazd. Widziałem się z nim w pracy. Ale był tu chwilę gdzieś. Ale wyjechał z niepełnosprawnymi. Dobrze, to wstępnie go nie ma. Grajper Eugenia. Eugenia Grajper obecna. Buzowska Grażyna. Buzowska Grażyna obecna. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer obecna. Kazimierczak Krzysztof. Krzysztof Kazimierczak obecny. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak obecny. Łata Łukasz. No, Łukasz był, łączył się i zniknął. No też nie ma na razie. Piekarska Elżbieta. Piekarska Elżbieta obecna. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun obecna. Terelak Jan Jerzy. Dzień dobry, Terelak Jan Jerzy obecny. Dzień dobry, dziękuję. Tomczyk Monika. Monika Tomczyk obecna. Wypych Jan. Wypych Jan obecny. Zielińska-Zujewska-Wioletta. Zielińska-Zujewska-Wioletta obecna. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na stan 14 radnych w chwili otwarcia... Pani Aniu, chwileczkę, bo tutaj mam na łączach pana Dębskiego. Tak? Że przez telefon będzie uczestniczył. To niech powie, że jest obecny. Proszę powiedzieć, że jest pan obecny. Dziękuję bardzo. W takim razie stwierdzam, że na podstawie listy obecności na stan 14 radnych uczestniczy 13 radnych. O, Łukasz, pan Łukasz jest już. Panie Łukaszu. Dzień dobry, jestem obecny. No. Dziękuję bardzo. W takim razie jak też to jesteś na łączach, będziesz głosował przez... Pani Dominiko, wyciszcie telefon. Proszę Państwa, na stan 14 radnych, obecnych jest 14 radnych, czyli wszyscy radni są na sesji, czyli sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Przypominam Państwu radnym, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, w związku z czym prosić ją, by podczas wystąpień nie narazić się na zarzut ujawnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym artykuł 51 ustawy o ochronie danych osobowych. Przechodzimy do punktu drugiego. Jest to przyjęcie porządku obrad. Informuję, że porządek obrad 58. sesji Rady Gminy w Jesikierzu wraz z zaproszeniem został Państwu przekazany. Proszę o uwagi, ewentualne propozycje do zmiany porządku obrad. Proszę pan wicewójt Tomasz Hołowaty. Przewodnicząca, szanowni państwo, bardzo proszę o wprowadzenie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Jesikierz z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Jesikierz. Szanowni państwo, w uchwale, którą procedowaliśmy 5 czerwca 2023 roku, czyli na ostatniej sesji, wpadł się błąd redakcyjny, który mnie przekierowuje do jednostek redakcyjnych w uchwale, a nie w regulaminie do uchwały. W związku z tym zwrócono nam z Urzędu Wojewódzkiego taką uwagę, w związku z tym zmiana tak naprawdę polega na wprowadzeniu do paragrafu pierwszego
treści w załączniku numer 1 do uchwały, numer i tak dalej. Wszystkie pozostałe treści są takie same, nie ulegają zmianie żadnej wartości i tym podobne. I w uzasadnieniu do uchwały poproszono nas o wprowadzenie informacji, iż uchwałę prowadzono z mocą wsteczną, co też jest, ale to jest w uzasadnieniu i w treści również ma wzorowanie. W związku z tym jest to taka korekta redakcyjna i bardzo proszę o wprowadzenie tej uchwały do projektu planu dnia. Dobra. Dziękuję bardzo panu wicewójtowi. Proszę państwa, przystępujemy w takim razie do głosowania. Wyczytam tak jak wcześniej każdego z państwa, czy jest się za wprowadzeniem uchwały, czy przeciw, czy się wstrzymuje. Informuję, że do wprowadzenia uchwała zmieniająca uchwałę nr 18/25/20 Rady Gminy Biesikierze z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Biesiekierz. Tą, którą podjęliśmy na poprzedniej sesji, ona zostanie całkowicie uchylona i teraz będzie wprowadzona nowa. Bejnarowicz Anna, jestem za. Dębski Jacenty Tomasz. Tomasz Dębski, jestem za. Dziękuję. Grajper Eugenia. Eugenia Grajper, jestem za. Guzowska Grażyna. Guzowska Grażyna, jestem za. Jabłońska Bauer. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Kazimierczak Krzysztof. Krzysztof Kazimierczak, jestem za. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Łukasz Łata. Łata Łukasz, jestem za. Piekarska Elżbieta. Piekarska Elżbieta, jestem za. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Monika Tomczyk. Monika Tomczyk, jestem za. Wypych Jan. Wypych Jan, jestem za. Zielińska Zujewska Wioletta. Zielińska Zujewska Wioletta, jestem za. Dziękuję bardzo. Informuję, że do punktu trzeciego, podpunkt piąty, została wprowadzona wyżej wymieniona uchwała. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt trzeci, podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała jest w sprawie zmian w budżecie gminy Biesiekierz na 2023 rok. Projekt został państwu przedstawiony na komisji. Poproszę panią skarbnik o kilka słów. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Biesiekierz na 2023 rok zakłada zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę ogółem 152 920 zł. Zwiększenie planowanych wydatków na rok 2023 o kwotę ogółem 152 920 zł. Głównie zmiany wynikają z wprowadzenia środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości, to jest 145 320 zł, które zostaną rozdysponowane dla ochotniczych straży pożarnych oraz środki pozyskane z PFRON-u 7600 dla Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadań dla osób niepełnosprawnych. Odzwierciedlenie wprowadzonych dochodów znajduje się w załączniku numer 3 i 4 poprzez zwiększenie planu wydatków. Ponadto zmniejszamy jeszcze limit wydatków na zadanie budowa instalacji energii odnawialnej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gminie Biesiekierz o kwotę 25 tysięcy i przenosimy do zadania budowa chodnika ulica Piwonik w Nowych Bielicach, ponieważ najtańsza oferta wyszła droższa niż limit wydatków. Konieczne do zawarcia umowy z wykonawcą jest zwiększenie planu wydatków na to zadanie. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych znajdują także odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej w załączniku numer 3, gdzie zmniejszamy ten limit na tym zadaniu odnośnie budowy instalacji energii odnawialnej. To są główne kierunki zmian, które zostały państwu przedłożone w projektach tych dwóch uchwał. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Ja tu wcześniej pytałam Komisję do spraw budżetu. Czy państwo opiniujecie pozytywnie? Tak, pozytywnie. Dobrze. Tutaj pani Małgorzata. Tak, pozytywnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę państwa, w takim razie przystępujemy do głosowania nad tą uchwałą. Dębski, przepraszam, Bejnarowicz Anna. Dębski Jacenty Tomasz. Ja jestem za. Tomasz Dębski, jestem za. Dziękuję. Grajper Eugenia. Eugenia Grajper, jestem za. Guzowska Grażyna. Guzowska Grażyna, jestem za.
Dziękuję. Jabłońska Bauer, Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Kazimierczak Krzysztof. Krzysztof Kazimierczak, jestem za. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Łata Łukasz. Łata Łukasz, jestem za. Piekarska Elżbieta. Piekarska Elżbieta, jestem za. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Tomczyk Monika. Monika Tomczyk, jestem za. Wypych Jan. Wypych Jan, jestem za. Zielińska Zujewska Wioletta. Zielińska Zujewska Wioletta, jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Biesiekierz na lata 2023-2030. Projekt też był przedstawiony i pani skarbnik tutaj nam też powiedziała, że ona jest wynikiem jakby zmian tych w budżecie wprowadzonych. Czy są jeszcze pytania do tej uchwały? Nie widzę. Poproszę Komisję Budżetową o opinię. Komisja Budżetowa opiniuje pozytywnie uchwałę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Wejnarowicz Anna, jestem za. Dębski Jacenty Tomasz. Dębski, jestem za. Dziękuję. Grajper Eugenia. Eugenia Grajper, jestem za. Guzowska Grażyna. Guzowska Grażyna, jestem za. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Kazimierczak Krzysztof. Krzysztof Kazimierczak, jestem za. Dziękuję. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Dziękuję. Łata Łukasz. Łata Łukasz, jestem za. Piekarska Elżbieta. Piekarska Elżbieta, jestem za. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Monika. Monika Tomczyk, jestem za. Wypych Jan. Wypych Jan, jestem za. Zielińska Zujewska Wioletta. Zielińska Zujewska Wioletta, jestem za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do trzeciej uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w tytule załącznika nr 4 uchwały nr 57/353/23 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 5 czerwca 2023 roku. Poproszę tu panią skarbnik o kilka słów. Dziękuję bardzo. Ta uchwała wprowadza tylko, poprawia błąd pisarski, który wystąpił w tytule, w załączniku numer 4. Słowo dochody zamieniamy słowem wydatki. Była to oczywista pomyłka pisarska, dlatego należy sprostować ten tytuł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Bejnarowicz Anna, jestem za. Dębski Jacenty Tomasz. Tomasz Dębski, jestem za. Grajper Eugenia. Eugenia Grajper, jestem za. Guzowska Grażyna. Guzowska Grażyna, jestem za. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Kazimierczak Krzysztof. Krzysztof Kazimierczak, jestem za. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Łata Łukasz. Łata Łukasz, jestem za. Piekarska Elżbieta. Piekarska Elżbieta, jestem za. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Tomczyk Monika. Monika Tomczyk, jestem za. Wypych Jan. Wypych Jan, jestem za. Zielińska Zujewska Wioletta. Zielińska Zujewska Wioletta, jestem za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do czwartej uchwały. Jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 19/131/20 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. I tutaj wiem, że się wkradł błąd, też pisarski podwójnie jakby była jedna fraza. Poproszę panią Kamilę Korn, żeby nam wyjaśniła, czy po to zauważył pan Krzysztof Kazimierczak radny, czy może w ramach wniosku o sprostowanie wystąpić. Proszę pani Kamilo.
Szanowni Państwo, paragraf 33 ustęp 5 statutu gminy Biesiekierz pozwala radnym zgłosić wniosek o dokonanie poprawki w uchwale, zwłaszcza, że jest to taki typowo redakcyjny wniosek. Poprawka dotyczyłaby podwojenia treści paragrafu, merytorycznie nic nie wnosi, także jak najbardziej jest to dopuszczalna forma. Radny powinien zgłosić, a Rada głosuje nad uchwałą w formie po wniosku, w takiej formie, tak, jak wniosek i uwzględnia. Jeśli by nie przeszła, to wówczas głosujemy nad pierwotną wersją. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę, pan Krzysztof Kazimierczak, proszę. Zgłaszam wniosek w trybie autopoprawki w sprawie zmiany treści do projektu uchwały, w sprawie zmiany uchwały nr 19/137/20 Rady Gminy Biesiekierzu z dnia 30 lipca 2020 roku. W paragrafie pierwszym, w punkcie trzecim jest tam faktycznie powtórzona fraza. No, należy to uporządkować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy ktoś ma jakieś zastrzeżenia do tego? Nie widzę. W takim razie poproszę tutaj jeszcze o kilka słów pana Tomasza na temat samej uchwały. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, spółka wodna towarzyszy nam od 30 lipca 2020 roku, kiedy została założona z inicjatywy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przy udziale m.in. Sołtysa Biesiekierza i wielu innych osób, którym leży na celu poprawa stanu stosunków wodnych na terenie gminy Biesiekierz. Sami wiemy, że rowy melioracyjne od wielu lat nie były, właściwie są zaniedbane. Jest to wynik pewnych zmian instytucjonalnych, już nie będziemy o tym mówić, natomiast rzeczywiście powstała inicjatywa i cieszymy się z tej inicjatywy, powstała spółka wodna, która swoim terenem obejmuje gminę Biesiekierz i Będzino, chociaż tak naprawdę od 2020 roku inwestycje i działania związane z rowami dzieją się tylko i wyłącznie na terenie naszej gminy, co również cieszy. Spółka ta pozyskuje środki na działalność z różnych źródeł, między innymi z Urzędu Marszałkowskiego, z Urzędu Wojewódzkiego, z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Są to również środki będące składkami członków spółki wodnej, o której mówimy, i także dotacje gminy Biesiekierz, które mogą być udzielane w ustawy prawo wodne. Na wniosek spółki wodnej to już druga zmiana, ponieważ pierwotne brzmienie przepisu mówiącego o poziomie dofinansowania to był poziom 10%. Natomiast kolejna zmiana mówi o 25%. Ta zmiana podnosi poziom dofinansowania ze środków gminy Biesiekierz do 50%. Z czego to wynika? Wzrosły znacząco koszty funkcjonowania, zresztą wszyscy o tym wiemy, dyskutowaliśmy już nieraz także o naszych wydatkach. Ale spółka wodna realizuje swoje zadania poprzez zlecanie w trybie przetargu zadań związanych z melioracją, a zadania te finansuje z dotacji. I w sytuacji, kiedy otrzymuje dotację na poziomie, tak jak teraz wnioskowana, na poziomie 40 tysięcy złotych, przy naszych ograniczeniach może zrealizować zadanie jedynie do 25% kosztów, w związku z tym moglibyśmy my udzielić 10 tysięcy złotych na zadanie. W związku z tym koszt całej realizacji wynosiłby 50. Jeśli podniesiemy poziom finansowania do 50%, naturalnie wzrośnie udział własnej gminy, dzięki temu będzie można zrealizować zadanie na wyższym poziomie kwotowym, no i oczywiście wtedy o wyższym zakresie i zasięgu. W związku z tym wydaje mi się to jakby celowe, w związku z tym, że przy relatywnie niskim udziale środków gminy Biesiekierz spółka wykonuje bardzo ważne, istotne zadania związane z retencjonowaniem wody, udrażnianiem koryt, udrażnianiem połów, co naprawdę od wielu lat nie było robione. W związku z tym mam nadzieję, że ta uchwała dla Państwa również jest istotna i będzie podjęta pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do samej uchwały? Ktoś z Państwa radnych? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania nad uchwałą z tą autopoprawką. Pani Przewodnicząca, czy mogłabym, dobrze by było odczytać ten paragraf pierwszy po zmianie, jak on by brzmiał. Dobrze. Panie Krzysztofie, proszę, jeśli Pan ma przed sobą tą uchwałę, żeby przeczytać ten paragraf pierwszy, bo ja tu nie mam akurat przed sobą. Ale będzie... cały paragraf pierwszy czy punkt trzeci? Trzeci. Punkt trzeci, tak? Tak, poprawka.
W tej chwili ten punkt trzeci brzmi w ten sposób. Wysokość udzielonej dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania udzielonej dotacji i następnie jest nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania, a ma brzmieć wysokość udzielonej dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania udzielonej dotacji. Kropka. Dziękuję bardzo. Proszę, panie Tomaszu. Prawidłowe brzmienie, wysokość udzielonej dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania. I to jest koniec. Przepraszam bardzo. A to przepraszam, może źle to. Dziękuję bardzo. Dobrze. Może coś tam. Czyli jest jakby teraz, tak będzie i tak będzie głosowane. Tak, tak, bo powtórzyłoby się znowu udzielanie dotacji. Zgadzam się, oczywiście. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy państwo macie jeszcze pytania? W takim razie przystępujemy do głosowania nad tą poprawioną uchwałą. Bejnarowicz Anna, jestem za. Dębski Jacenty Tomasz? Nie ma pana. Jacenty Tomasz Dębski, jestem za. Dziękuję. Grajper Eugenia? Eugenia Grajper, jestem za. Dziękuję. Guzowska Grażyna? Guzowska Grażyna, jestem za. Jabłońska Bauer Małgorzata? Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Kazimierczak Krzysztof? Krzysztof Kazimierczak, jestem za. Krawczak Krzysztof? Krawczak, jestem za. Łata Łukasz? Łata Łukasz, jestem za. Piekarska Elżbieta? Piekarska Elżbieta, jestem za. Ryfun Martyna? Martyna Ryfun, jestem za. Terelak Jan Jerzy? Jan Jerzy Terelak, jestem za. Tomczyk Monika? Monika Tomczyk, jestem za. Wypych Jan? Wypych Jan, jestem za. Zielińska Zujewska Wioletta? Zielińska Zujewska Wioletta, jestem za. Dziękuję. Przechodzimy do piątej uchwały. Jest to uchwała, która została wprowadzona przez pana wicewójta. Jest to uchwała zmieniająca uchwałę nr 18/25/20 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Biesiekierz. Tu kilka słów, proszę pana Tomasza. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Uchwale, nad którą procedowaliśmy 5 czerwca, czyli na ostatniej sesji, wpadł się błąd redakcyjny polegający na odwoływaniu się do jednostek redakcyjnych nie regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały, którą zmieniamy, tylko do samej uchwały. I mówiąc wprost, kiedy mówimy o na przykład o zmianie paragrafu 5 czy paragrafu 10, doczytając ostatnią uchwałę, odnosimy się do treści uchwały. Tak naprawdę powinniśmy odnosić się do treści regulaminu, które rzeczywiście są zmieniane. To jest zwrócone do z Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast no, dzięki dosyć szybkiej uwadze i państwa tutaj spotkaniu, które mamy dzisiaj, jest możliwe poprawa tej uchwały dosyć w takim szybkim trybie. Natomiast nie zmieniają się żadne inne ani kwoty, ani warunki, które były i negocjowane, i zawarte w treści tej uchwały. Również ze związkami w protokole mamy zapisane, że zmieniamy regulamin, czyli w protokole ze związkami również jest prawidłowo. Tak naprawdę zmiana polega na tym, że w paragrafie pierwszym dopisujemy w załączniku numer 1 do uchwały numer i wszystkie pozostałe treści są prawidłowe. Obecne brzmienie mówi, że w uchwale numer zmieniamy te kwoty. W związku z tym jest to rzeczywiście błąd redakcyjny, niewątpliwie, ale musi być zmieniony w taki sposób, że poprzednią uchwałę uchylamy, a tą w nowym brzmieniu prawidłowym uchwalamy na bieżącej sesji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania nad tą uchwałą. Bejnarowicz Anna, jestem za. Dębski Jacenty Tomasz? Jacenty Tomasz Dębski, jestem za. Dziękuję. Grajper Eugenia? Eugenia Grajper, jestem za. Guzowska Grażyna? Guzowska Grażyna, jestem za. Jabłońska Bauer Małgorzata? Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Kazimierczak Krzysztof? Krzysztof Kazimierczak, jestem za. Krawczak Krzysztof? Krawczak, jestem za. Łata Łukasz?
Łata Łukasz, jestem za. Piekarska Elżbieta. Piekarska Elżbieta, jestem za. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Tomczyk Monika. Monika Tomczyk, jestem za. Wypych Jan. Wypych Jan, jestem za. Zielińska Zielińska Wioleta. Zielińska Zielińska Wioleta, jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, tym samym wyczerpaliśmy cały porządek obrad. Przechodzimy do ostatniego punktu. Punkt czwarty. Zakończenie obrad 58. sesji. Siekierz, stwierdzam, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłaszam zakończenie obrad 58. sesji Wiesiekierz. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.